Witam serdecznie Państwa. Zaraz pokażę coś, czego jeszcze nie pokazywałem. Zabiorę Państwa gdzieś, gdzie jeszcze Państwa nie zabierałem. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo ważne, bo ludzie dalej się zastanawiają, jak to jest możliwe. Szanowni Państwo, że w wielu sklepach w Polsce, w wielu korporacjach płaci się Polako 2-3 razy mniej aniżeli w kraju pochodzeniu, pochodzenia tych sklepów, w kraju pochodzenia tych korporacji. Szanowni Państwo, pokazywałem przez bardzo długi czas ograniczoną ilość sklepów, a dzisiaj pokażę w ogóle co coś innego. Szanowni Państwo porównamy sobie, porównamy sobie sytuację. Dlaczego w Polsce płaci się polakom trzy razy mniej? A produkty sprzedaje się w Polsce w tej samej cenie co w wielu korporacjach za granicą, jak, szanowni państwo, hipermarkety, markety, dyskonty. Ale dzisiaj zabiorę państwa jeszcze gdzieś indziej. Oczywiście porównamy to z przepiękną Hiszpanią. Szanowni państwo, zabiorę państwa dzisiaj do Lero Merleu. Szanowni państwo, dowiemy się, czy w Lero Merleu w Polsce i w Lero Merlin, Lero chyba się czyta w Polsce i Lero Merleu w Hiszpanii, można kupić wszystko pi razy drzwi w tej samej cenie, ale przypadkiem czy nie jest tak, że w Hiszpanii Leroy Merlin płaci swoim pracownikom netto na rękę prawie dwa razy więcej niż w Polsce, bo pamiętajmy o tym, że dyskonty, dyskonty zagraniczne, dyskonty niemieckie, francuskie, różnego rodzaju, potrafią płacić dwa, a nawet trzy razy więcej w swoich krajach w Niemczech, we Francji, a nawet w innych krajach Europy jak w Hiszpanii swoim pracownikom, ale. Produkty sprzedają im w tej samej cenie, czyli Polakowi się płaci 2-3 razy mniej, jak ostatniemu frajerowi, jakiemuś pańszczyźnianemu niewolnikowi, a szanowni państwo, no, wychodzi na to, że można jednak płacić 2-3 razy więcej. Taka jest rzeczywistość. No i zobaczymy, czy w Lero Merle też mamy sytuację, w której ceny produktów w Lero Merle hiszpańskim i w Lero Merle polskim są zbliżone. Mimo tego, że w Polsce zarabia się zwyczajnie nawet dwa razy mniej, szanowni Państwo, nawet dwa razy mniej. Tak więc przechodzimy od razu do konkretów. Tak się zastanawiałem, co tu sprawdzić, co mam sprawdzić, szanowni Państwo. Może sprawdzimy coś, do czego każdy codziennie się przytula, wtula i spędza na tym bardzo dużo czasu. Może sprawdzimy materac, materacę. Szanowni Państwo, sprawdzimy materacę. Proszę zobaczyć Lero Merleu. Najpierw weźmy jakiś opis, szanowni Państwo, zobaczymy, czy Lero Merleu w Hiszpanii sprzedaje znaczną część produktów w Hiszpanii w tej samej cenie co w Polsce. Proszę zobaczyć, Lero Merleu jest silny w Hiszpanii, tak jak Alcampo, czyli część oszą, a właściwie jest to odpowiednik oszą w Hiszpanii. No i zobaczcie, Lero Merleu, Lero Merleu jest jeszcze więcej w Hiszpanii niż to Leroy Merlin Polacy mówią, Leroy, Leroy Merlin prawda, w Hiszpanii tych Leroy Merlinów, bo w Polsce Leroy Merlinów, szanowni Państwo w Polsce Leroy Merlinów mamy proszę zobaczyć, w Polsce Leroy Leroy Merlinów Leroy Merlinów jest 78 sklepów Leroy, Leroy Merlin Merleu, Merlin, Leroy Merlin, nie wiem, nie jestem Francuzem i nim nigdy nie będę. Szanowni Państwo, Leroy Merlin, nie wiem, Leroy Merlin, powiedzmy, nie wiem, jak się to tam czyta, jest aż, aż u nas 78, a jeżeli chodzi o Hiszpanię, to w Hiszpanii proszę sobie wyobrazić, Leroy Merlin Group operates more than 400 stores across where 12 countries i proszę sobie wyobrazić, że jest z tych wszystkich sklepów Leroy Merlin 400 na całym świecie, w 12 kraju, krajach, a w Hiszpanii jest ich aż 133, czyli jeszcze więcej niż w Polsce. W Polsce jest ich dużo, a ciekawostką jest taką, to, że proszę zobaczyć, że we Francji, we Francji, proszę sobie to wyobrazić, we Francji tych sklepów jest mniej, niż ja sprawdzałem Leroy Merleu, we Francji jest tych sklepów, nie wiem, gdzieś tu sprawdzałem, gdzieś mi to minęło, we Francji, o jest, szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że tutaj nam jest napisane, że Download, download our detailed list of Leroy Merlin locations in France. Locations. This date, um, data set delivers an extensive overview of 156 Leroy Merlin stores. I, I to znaczy, szanowni Państwo, że we Francji jest 156 tylko takich sklepów we Wielkiej Francji. Szanowni Państwo, 156 Leroy Merlinów. 156 we wielki, w Wielkiej Francji, w Licznej Francji, w Bogatej Francji, a w znacznie mniej Licznej Polsce, choć Dużej Polsce, bo u nas jest tam powiedzmy 40 milionów, u, u nich tam chyba 60 czy 55, coś takiego, nie wiem, czy 70, 65, 66, nie wiem, tam nie pamiętam we Francji ile jest. I u nich jest 156 tych sklepów. Czy u nich, u nich jest, szanowni Państwo, tyle sklepów, proszę bardzo, u nas 78, u nich jest. Więcej u nas jest chyba więcej sklepów na mieszkańca i na kilometr kwadratowy albo tyle samo co we Francji. Po prostu Leroy Merlin w Polsce jest w takich samych wielkościach jak we Francji, prawda? No taka jest w danym tylko że we Francji się więcej tym ludziom płaci, prawda? A nie robiliśmy jeszcze analiz tych produktów Leroy Merlin we Francji, ale jeszcze zrobimy i porównamy, czy w Leroy Merlin we Francji, w którym istnieje prawdopodobieństwo, że się płaci nawet trzy razy więcej, też to sprawdzimy dwa razy więcej, to na pewno się płaci, szanowni Państwo, na rękę w tym sklepie we Francji. Ale zobaczymy, czy produkty się sprzedaje w takiej samej cenie. Bo co to oznacza, jeżeli, szanowni Państwo, u nas jest tyle samo sklepów co we Francji, to jest jakby yy, można powiedzieć, że to jest yy, jakby osobna. Osobna wielka gałąź całej gospodarki, całej firmy, to znaczy, że w Polsce też można płacić Polakom dwa razy więcej. Taki Leroy Merlin mógłby płacić Polakom dwa razy więcej, bo jeżeli we Francji sprzedaje się produkty w tej samej cenie, czy w Hiszpanii sprzedaje się w tej samej produk produkty w tej samej cenie, a na przykład, jeżeli założymy, że w Hiszpanii płaci się dwa razy więcej na rękę, w zależności od kursu walutowego prawie dwa razy więcej, prawda? i okresu w danym roku, to mamy sytuację, w której no, Polakom też można płacić, prawda, dwa razy więcej, tylko, że Polacy się zgadzają na zarabianie dwa razy mniej, bo tacy są. Jeżeli we Francji Leroy Merlin jest w stanie na podobnych stanowiskach płacić na przykład dwa i pół raza więcej, prawda, albo trzy razy więcej, czyli 200% netto, 300% swojej, tej polskiej wartości, no to w Polsce też jest w stanie płacić, ale dlaczego płacić o tyle mniej? Ze względu na to, że Polacy się po prostu nie domagają i idą pracować za psie pieniądze. Tak to wygląda, ale zaraz porównamy, może to wszystko nieprawda, akurat w przypadku Lero Merleu może akurat Lero Merleu, szanowni państwo, yy, ma znacznie droższe te wszystkie produkty tam u siebie. Kto wie, może może w Lero Merleau w Hiszpanii jest wszystko znacznie drożej niż w Polsce. Zobaczymy, zobaczymy, może jest drożej. Yy, w takim razie porównamy. Yy, Porównamy na przykład cement po ile mają. O, wiem. Cement porównamy szanowni państwo. Zobaczymy po ile mają cement. E, zobaczymy, może w Polsce cement jest tańszy. E, I porównamy. Tutaj mamy hiszpański, szanowni państwo, cement. Cement. Cemento, cemento po hiszpańsku, cemento, sacramento, cemento. 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 Cemento, widzicie, hiszpański to jest prosty, bardzo łatwy hiszpański cemento. I zobaczymy po ile jest cement w Hiszpanii w Leroy Merleau. Szanowni Państwo, i tyle nie zobaczymy, bo nie pokazuje nam cen. A może nam pokaże? Jest, są, wspaniale, uwielbiam. Szanowni Państwo, uwielbiam oszą za tą, ten lerą merlę, bo to lerą merlę. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, bo ja z, m, zacząłem wprowadzać pełną taką, pewną taką, y, no bo trzeba więcej tych sklepów, y, po, pokazywać, po pierwsze nie chcę mi się pokazywać ciągle sklepów Osho czy Alcampo po drugie chciałbym, żeby był jakiś pluralizm problem jest taki, że nie da się takiego pluralizmu prowadzić w Polsce ze względu na to, że właśnie, no, akurat sklep Osho jest na tyle fajny że oni pokazują, są bardzo transparentni i można sobie wejść na stronę i oni pokazują te ceny, są bardzo transparentni, wchodzisz sobie na stronę hiszpańską francuską Osho i tam i sobie można to porównać to jest bardzo transparentny sklep tak samo widzimy Leroy Merlin już nam pokazuje ceny i jest to fajne, jest to bardzo fajne, dzięki temu możemy sobie porównać ceny w całej Europie, a na przykład w wielu dyskontach, innych sklepach nie ma tej możliwości, nie są transparentni, więc bierzemy to, co jest na rynku, a się cieszymy, że właśnie sklep Oszą, Leroy Merleau, jak na razie jest transparentny w tych sprawach. Oczywiście nie cieszymy się, że płaci się Polakom dwa, trzy razy mniej w Polsce, nie cieszymy się, nie, nie cieszymy się, że zagraniczne korporacje płacą Polaków 2, 3 razy mniej w Polsce, a produkty nam sprzedają po prostu zwyczajnie drożej. No i zobaczmy, szanowni państwo, po ile jest cement w Hiszpanii, proszę bardzo, tutaj mamy takie zony. Zony, to jest wszystko, zona taka, tutaj środkowa, zona tutaj Costa Blanca, tutaj mamy północno, ta Hiszpania, ma, mamy takie zony i oni pokazują zony, prawda, po ile, po, w każdym, może miejscu, aha, oni, no widzicie, w każdym miejscu, w każdym miejscu te, tej Hiszpanii e, jest troszeczkę inaczej, e, przetłumaczymy na język angielski, e, żeby sobie poczytać ten, te informacje o tym cemencie. Jeżeli mi przetłumaczy, nie chce mi przetłumaczyć na angielski, proszę bardzo. Nie chce mi przetłumaczyć, szanowni państwo, na angielski. Nie przetłumaczy mi na angielski. Dobra, przetłumaczyło mi. There are options available to you if you live in Cantabria, Asturias, Galicia, La Rocha. The Basque Country, Navarra, nie oni, Nava, na, nie wiem, Aragon, Castile and Leon. Yy, zobaczmy. No, widzicie tutaj to jest tak po. Dobra, jedziemy, 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 zobaczymy po ile jest cement. Szanowni Państwo, w Lero i Merlin. Cement, Lero, Merlin. Yy, mi się zdaje, że to są, wiecie, nie wiem który to jest, który. Yy, tak powiem szczerze, no, cement jak cement. Yy, no, ale wiem, że jest ich dużo rodzajów, prawda, wiecie, nie znam się na cementach zbytnio. Na nieruchomościach tak, ale na budowlance to się znam tyle co mężczyzna powinien się znać. Zrobię wszystko jako mężczyzna, ale generalnie, no, nie jestem, generalnie, no, no, no nie jestem wiecie, takim pełno, nie, nie jestem budowlańcem przede wszystkim, prawda? Zrobię wszystko, bo to jest wszystko łatwe. Teraz jest kanał YouTube, prawda? Wszystko zrobię, to jest wszystko łatwe, jeżeli posiedzisz się nauczysz, to jest wszystko łatwe, każdemu mężczyźnie proponuję umieć zrobić dużo rzeczy, prawda, jeżeli chodzi o budowlankę, no ale nie wiem, który cement który, który do czego i po co, prawda eee, ciężko, ciężko wiedzieć, jeżeli człowiek się tym nie zajmuje, eee, ale będziemy, będziemy drążyć, dowiemy się wszystkiego może eee, proszę zobaczyć, mamy cementy, no i po ile są te cementy, bestsellers tu mamy grey cement bag, eee, ale dlaczego nie ma cen, były ceny, tutaj nie ma cen, na przykład na tym produkcie eee, nie ma ceny eee, i chyba nie będzie Yy, klikniemy na niego, może cena wyskoczy. A, mamy 25 kg. 25 kg cementu, zwykły cement, no ale nie ma ceny tego cementu. Widzicie, nie pokazują ceny tego cementu. Yy, może trzeba tam kliknąć, w który rejon. To wyobraźmy sobie, że mieszkamy. O, zrobimy tak. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy na przykład na. Aha, widzicie, bo to jest 59 produktów i na przykład na dole mamy cementy. I popatrzcie, jeden worek cementu, jeden worek cementu, tutaj na przykład mamy zaraz potem sprawdzimy na rejony, spróbujemy, spróbujemy na rejony, nie chcę teraz psuć, żeby to mi nie zniknęło, bo to jeszcze nie sprawdzałem strony Lero Merleu. bo tu spróbujemy sobie na rejony, można sprawdzić sobie Majorkę, można sprawdzić sobie, widzicie tą górę, ciekawe czy są wyspy kanaryjskie, a wysp kanaryjskich nie ma. A, są wyspy, zona centro, są tutaj. Zona centro, czyli wyspy kanaryjskie, Garan Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote i te wszystkie inne, ee, są zaliczone do ma madryckiej, czyli do zony centro. E, do tej zony. O, i znowu mi przetłumaczyło na ten, bo wróciliśmy na angielski. Znowu trzeba przetłumaczyć ciężkie życie. No ale widzimy, że cement. Proszę bardzo, kilogram, kilogram tutaj cementu mamy po 19 centów, tak? Kilo, kilo cementu kosztuje 19 centów, y, 4,79 za dwa, 32 kilo. 32,5 kilo. 4,79. 4,79. Po ile dzisiaj euro? Y, wchodzimy na stronę Dobry COUK. Y, y, proszę zobacz, co EUR.pln. Zobaczymy, po ile mamy dzisiaj, szanowni Państwo, 4,28. 4,28, dzisiaj mamy yy, yy, razy 4,28, to cement kosztuje 20 ,50 zł. 50 groszy bez tych wszystkich, prawda, jakichś prowizji. 20 zł. i 50 groszy za worek cementu. Proszę bardzo, tutaj mamy worek cementu 4,79, ale tu mamy jeszcze tańszy yy, Pegoland. Pegoland, jakby z jakiejś Polski, szanowni państwo, czy Pegoland to polski cement? Pegoland, tak jakby jakiś, jakaś polska firma ten Pegoland, Pegoland, zaraz zobaczymy, czy to jest polska firma, Garandia Para La Construzione, Pegoland, no nie wiem, zaraz zobaczymy, Szanowni Państwo, Pegoland, Pegoland, firma Pegoland, 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 bla, 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 bla. No, nie wyskoczyły żadne w polskie napisy, więc podejrzewam, że to nie jest polska firma, choć może. Je... Dobra, to nie jest. No, to tak jakby Polak jakiś to nazwał Pegola. Dobra, nieważne po angielsku, ale okej, okay. chyba po angielsku. E, Boland to e, po angielsku. No ale widzimy, po 16, widzicie, tu jeszcze jest tańszy cement, bo ten cement kosztuje, szanowni państwo, ten cement kosztuje 16%. Za kilogram. Widzicie 16 centów za kilogram. Proszę sobie to wyobrazić. 16 centów za kilogram. Tu mamy 19 centów za kilogram. To jest mało, prawda? Bo 19, wiecie, do no 16 centów za kilogram. 16 centów, szanowni państwo, za kilogram. 0,6 razy. O, to jest. 16 centów za kilogram, szanowni państwo, to jest chyba 68 groszy. To jest 68 groszy, bo 4,28 razy 0,16 to jest tak, 68 groszy. 68 groszy za kilogram cementu. Tu mamy droższe jakieś cementy. Tu mamy droższe cementy jakoś tak się fajnie czuję, szanowni państwo, bo to, to budowlanka, ja lubię budowlankę, budowlankę, ja lubię nieruchomości, tak jakoś się fajnie czuję. Trochę mnie, mnie nudziła ta spożywka, chociaż lubię tę spożywkę, bo y, 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 lubię, y, tak jak każdy lubię jeść, lubię ugotować nawet, szanowni państwo, y, to lubię nawet spożywkę, no każdy lubię jeść, ale jakoś tak się od razu, jak patrzę na te cementy, to jakoś tak, jakoś tak jakieś takie emocje mną wzbudzają, wiecie, bo, bo po prostu wiecie, bo to nieruchomości, prawda? Eee, e, takie małe podniecenie, aż wręcz e, bym powiedział, tak tak, tak gadałbym i gadał o tym cemencie. E, proszę bardzo, szanowni państwo. Mamy tu e, mamy tu Grey Grey Cement Bag 32.5 Cementos lemona 25 kg do 4 kg z kilogramo, s, cemento z lemona, coś w tym stylu. Oni tak gadają, tutaj. oni tak śpiewają. Hiszpanie w, w tym radiu tak śpiewająco krzyczą, prawda? Ten hiszpański taki fajny jest. Dobra, widzimy, że są cementy mega tanie. Tutaj są jakieś cemento. Tutaj mamy hmm, cement, to jest chyba do murowania, on jest jakiś droższy. Cement do murowania widzicie jest droższy. To jest Axton Grey cement 1.5 kg, bo to, to jest zaprawa murarska chyba Cementos nie wiem, nie jest napisane. No, no mówię, no nie znam się, Szanowni Państwo, na cementu. Dla mnie cement to cement. W życiu przecież zrobiłem tony cementu. Oczywiście, Szanowni Państwo, y mam związek. To to, że powiedziałem, że się nie znam na cemencie. Jedno, no, ale, Szanowni Państwo, gdy byłem chłopcem, oczywiście pracowałem na budowach, jak najbardziej. Zresztą ja pracowałem w 200 pracach, zanim, zanim zacząłem mieć biznes, taki, który mam do dzisiaj, prawda? No, mam doświadczenie w 200 pracach, dlatego ja mam takie spostrzeżenie wobec wszystkiego, tak łatwo mi na to wszystko patrzeć i tak łatwo wszystko zrozumieć, bo pracuję od 12 roku życia i na budowie z tony cementu przerobiłem, no ale no cement jak cement, prawda? Teraz to różne są te cementy, teraz wiecie, no przez 20 lat to się zmieniło, prawda? No mówię jako dziecko, pracowałem tam, jako chłopiec właściwie. Proszę bardzo, cementy, 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 cementy. White comment 1.5 Dobra, tu mamy jakieś drogie cementy, jakieś zaprawy, jakieś kleje nie będziemy tego sprawdzać, ażbym wybudował sobie dom własnoręcznie aż tak mnie kręci, aż mówię kurczę, kupiłbym kilka ton, bym zrobił, bym zaczął budować. No co widzicie, tu taka męskość siedzi w mężczyźnie. Ja zawsze mówię, pamiętaj, jak jesteś mężczyzną, to umiesz być budowlańcem. No niektórzy nie, ale większość tak. Choć ci, którzy myślą, że nie, to i tak tak, tylko trzeba zacząć, trzeba robić i trzeba. Jedziemy dalej, szanowni Państwo. Dobra, wiemy, że cementy są tanie, tutaj już jakieś specjalistyczne te cementy, ja nie będę palił głupa, nie będziemy się razem tutaj dowiadywać, co to są za cementy, tutaj na przykład mamy cementy, widzimy cały pak, 700, cała, e, cały, mm, wiecie, tonę, w tonach pewnie można jeszcze taniej ten cement kupić, bo to w hurcie, fajnie się na to patrzy. E pewnie jak mi, na mnie jak jakaś kobieta mnie tu słucha, to się zastanawia co on gada o tym cemencie, jak można tak o cemencie gadać, no tak jak kobiety gadają nie wiem, o paznokiach czy o włosach, tak mężczyźni gadają o cemencie, mężczyźni którzy mnie w danym momencie słuchają, pewnie to wszystko rozumieją, a tym bardziej jeżeli jest to jakiś budowlaniec, to na pewno ma tu jakieś, jak to zbo zawodowe, nie mogę do, zbo, nie mogę powiedzieć, prawda, tego słowa, no bo to mi YouTube będzie wtedy y, blokował y, algorytm prawda, y, dobra, mamy Cement, szanowni Państwo, jedna paczuszka, nie będziemy już się na tony czy na palety przemieszczać. Widzimy, że jest po 16 centów, szanowni Państwo, czyli po 68 groszy jakiś zwykły blanko cement firmy. Pegoland, albo tutaj mamy grey cement, czyli mamy blanco, to jest chyba blanco, Costa Blanca, white, white A, to jest biały, biały cement, tu mamy szary cement, 0,19 kilo, za kilogram w centach. Jedziemy w takim razie do polskiego Leroy Merle. Proszę bardzo, cement i zobaczymy, po ile mamy cement, szanowni Państwo, po ile mamy cement. Yy... O, mamy cement, proszę bardzo, chyba ten cement jest podobny do tamtego. Jest Pegoland? Zobaczymy. Pegoland, klikniemy. Cement Pegoland. 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 Cement Pegoland. Nie ma Pegolandu, czyli to nie była polska firma. A więc mamy polskie cementy i zobaczymy tutaj firma Cement Profesjonalny 74. Jakie jaja, droższy jak tam. Cement w Hiszpanii jest tańszy jak w Polsce, szanowni państwo, patrzcie, 74 grosze za kilo, 76 groszy za kilo, 79 groszy za kilo, ekoplanet budowlany 73 grosze za kilo, ale jaja, w Hiszpanii są, nawet cement jest tańszy, jedziemy dalej, patrzcie. 80 groszy za kilo, może będzie jakiś za 60, takie 80 groszy za kilo, 73 grosze za kilo. E, tutaj paczka tra tata ta, ta. i koniec cementów. Widzicie? Koniec cementów. Tylko tyle macie cementu. Macie cztery rodzaje cementów w Polsce. Tam jest dużo rodzajów cementów, klejów czy tam czegoś. Popatrzcie, dlatego tak tam tanio budować. Bo tam nawet materiały budowlane są tańsze, a nam się wmawia, nam się wmawia, że mają być drogie co z kłamstwem. U nas to powinno być 30-40-50% tańsze. To te wszystkie pieniądze idą, szanowni państwo, na zagraniczne korporacje, mówię wam, na zagraniczne podatki, a nie polskie podatki. Oni nie płacą podatków w Polsce, tylko pracą z zagranicą, Polakom płacą dwa razy mniej i tyle. Parcie, od lat na rynku, cement 74 grosze Patrzcie, najtańszy jest po ile? 73 grosze. Najtańszy cement budowlany Ekoplanet. Cement budowlany Ekoplanet. Jeżeli jakiś producent taniego cementu, szanowni Państwo, jest tu z nami, albo człowiek, który jest od cementu, albo producent cementu, który chciałby porozmawiać o cemencie, no to zapraszam napisać maila. I porozmawiamy o cemencie bo jest to bardzo interesujące. Proszę bardzo. No i patrzcie, tutaj było 16 groszy. No zaraz jeszcze raz sprawdzimy, jaka jest, jaki jest. Dokładnie policzymy te 16, 16 centów tego cementu. Ja nie wiem, czy to jest odpowiednik tego cementu. Tutaj mamy 19 groszy za, tam, za cement. 19 centów za cement. Tu mamy 73 grosze. Nie wiem, czy to jest, wiecie. Czy ten cement i tamten cement to taki sam cement? Może gorszy cement? Może tu taki cement wiecie na Hiszpanię, gdzie jest ciepło, gorąco? Kto wie, może nawet jeszcze lepszy cement? Ja tego nie wiem. Może ten nasz cement jest lepszy, bo ten cement może taki wiecie, jest na minus 20. Nie wiem, szanowni Państwo, naprawdę wiecie. Cement cementowi nierówny, nie? Jak cegla, cegle. Cement cementowi nierówny, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Hiszpania ma inne. Hiszpania ma inne, no ma inną, inną szanowni państwo, ma pogodę, inną pogodę, a jeżeli chodzi o pogodę, no to zobaczmy jaka jest pogoda, na przykład, popatrzmy, pogoda na przykład teraz w Trójmieście, to jest 18 stopni, no już idzie jesień, 14 w nocy, 24 jutro, chmurki, no nie ma, już jest, już jest jesień, idzie 16 w nocy, 27, o no, pojutrze ładnie, miło będzie. No ale chmureczki, 19 w nocy, 26, deszcz, chmury. Widzicie, taka pogoda letnia, ale to wszędzie chmury, 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 chmury. A zobaczmy, co jest na południu Polski w Nowym Sączu. 21, 28. O, proszę bardzo, widzicie, to jest właśnie ta różnica 31. Tam są prawdziwe wakacje na południu Polski, naszej kochanej, w górach polskich. W naszych kochanych górach, w Bieszczadach, w Tatrach, tych wszystkich innych, prawda? No to tam jest ciepło, prawda? Proszę zobaczyć. Ja to ciągle tłumaczę, że jak ktoś chce mieć fajne, ciepłe wakacje. To jest to na pewno na południu Polski, prawda? Bo wiecie, ludzie przyjadą za granicę, na przykład. Ludzie przyjadą do Polski, na przykład wiecie, z Anglii przyjadą, czy z Irlandii, czy ze Skandynawii i przyjadą do Gdańska. I oni już do Gdańska nie wrócą, jeżeli akurat trafią na zimną pogodę. Ale jeżeli im się powie, słuchaj, no do Gdańska czy nad Polskie Morze, to musisz przyjechać wtedy, gdy jest ciepło, to będziesz mieć ciepło, bo trudno trafić. bo jak przejdziesz w ciemno, to może być akurat zimno, bo to jest dużo zimno, takich pochmurnych dni nad Polskim Bałtykiem. A jeżeli chcesz mieć bardzo, bardziej pewną, o głowę pewną, ciepłą pogodę, prawdziwe polskie takie lato, no to musisz jechać w interior na koniec Polski. Znaczy się, no, może to być bardziej, można powiedzieć, że tam jest początek Polski, albo no, na drugi koniec Polski od Bałtyku, czyli góry. No bo patrzcie, w Nowym Sączu jutro 28, 31, 32... W środę następną szczere słońce 29, w czwartek następny szczere słońce 29. To jest pogoda, prawda? To to są wakacje. Dlatego, yy, jeżeli chodzi o te gorąco, to nigdy człowiek z południa, który nie mieszkał na północy Polski, nad polskim Bałtykiem, naszym kochanym, to nigdy nie zrozumie tego, że my na upały nie cierpimy. Generalnie było jakoś gorąco 3-4 lata temu. Raz jest gorąco, czasem są gorące wakacje, no ale generalnie widzicie, no ty w Nowym Sączu jest po 30 stopni. No właściwie przez cały tydzień można powiedzieć, tylko dwa dni będzie po 23, jeden dzień jest 23-25. No a tak proszę zobaczyć, a tak to jest y, w Trójmieście zimno, nie? 18-24, no będzie 27, ale jest 26 20 i to ciągle chmury, prawda? Czyli te 3-4-5 stopni jest gorzej, czyli jeżeli ktoś by chciał na wakacje i mieć... Prawie pewne ciepłe lato Takie ciepłe, ciepłe, ciepłe No to musi na południe W Bieszczady, w góry, prawda Tam jest fajnie, w interior To już nawet na Mazurach cieplej jest Wakacje, ale jak ktoś by chciał Wody, no to na Mazury, prawda no, Tam są te wszystkie jeziora piękne nasze Nasze piękne jeziora Ale wracajmy, no i wracajmy I, i zobaczmy, ale zobaczmy Szanowni Państwo, yy, jaka jest Pogoda na przykład w Alicante w Alicante, proszę sobie zobaczyć, yy, mamy pogodę 30 30, 30, 30, 32, 28, 29, czyli niedużo więcej, niedużo więcej niż w Nowym Sączu. Niedużo więcej. No cieplej niż w Nowym Sączu, no ale niedużo. Szanowni Państwo, czyli widzicie, tam nie ma wcale takich upałów. W Hiszpanii są upały w, w, w wakacje, ale to jest interior, jak Sevilla. Sewilli jest tragicznie tam gorąco. Parcie Sewilla. W Sewilli, będzie 40 zaraz będzie. Parcie. W Sewilli 30, 40, 30, 7, 30, 8, 30. 8, 30 7. No to tam gorąco, 36. Tam, wiecie, codziennie upał, codziennie skwar. Tu trochę chmurek codziennie. W Madrycie. Madryt. Madrito. Proszę bardzo, w Madrycie. 36, 37, 36, 34, 34, też skwary, no ale czy takie, no ale wiecie, no to jest tylko, wiecie, tylko lub aż 6, 7 stopni więcej niż w Nowym Sączu, prawda, czy tam 5, tak? 5 stopni, tutaj w niektóre dni tylko 5 stopni więcej niż w Nowym Sączu, no ale widzicie, w Alicante już nie jest tak źle, bo w Alicante mamy, wiecie, 20, 30, 30, 31, 32, czyli taka normalna, normalne lato, no i koniec, kropka, no w nocy po 23, 25, no to wiecie, parno, Ciepło, no ale tak to już jest. Jednak przychodzimy do tego cementu, szanowni państwo. no Przychodzimy do tego cementu, to jest wszystko ważne. Spadajcie, nie chcę od was nic. E... E... Patrzcie, cement i mamy ten cement. U nas najtańszy cement widzimy 73 grosze, szanowni państwo. 73 grosze. No, tylko, że mówię, no cement cementowi nierówny. Ja, nie... szanowni państwo, no cóż, mam wiedzieć o cemencie. No i zobaczmy w takim razie. Tu wejdziemy na dobry ruch całka. Tutaj mamy 28. Szanowni Państwo. 20, dzisiaj, dzisiaj euro po 4, 4. Wezmę dokładną cenę. Euro. Dokładną. 4,2. Proszę zobaczyć. Mamy 4 2,8. 2. 2,8,2. Razy. Pomnożyć przez o merle 16 centów 0,16 no i wychodzi 68,5 grosza 68,5 grosza yy, czyli u nich cement jest tańszy o u nas cement ile najtańszy 70, u nich cement jest tańszy o 4,5 grosza na kilogramie 4,5 grosza. W kraju, w którym płaca minimalna jest prawie dwa razy wyższa, czyli net, brutto, netto, prawda? Czyli wiecie, Lerom Merlin tam musi, pracownik w Lerom Merlin zarabia netto w zależności od kursu walutowego i pory roku, czy to jest po podwyższeniu płacy minimalnej w Hiszpanii, czy przed podwyższeniem płacy minimalnej w Polsce, tak? No to jest prawie dwa razy więcej minimalna na rękę, czyli Hiszpanom trzeba płacić, trzeba płacić i się da. Rozumiecie, da się płacić dwa razy więcej, mieć niższą inflację, bo w Hiszpanii mają niższą inflację, mieć dwa razy niższe oprocentowanie i jeszcze kupować taniej cement. I jeszcze kupować taniej cement, co więcej, jeszcze kupować 5 razy taniej ziemię pod budowę nieruchomości, i jeszcze kupować nieruchomości, wiecie, yy, z rynku wtórnego 10 razy taniej nominalnie, no i 20 razy taniej nominal yy, na kredyt pod kątem jeszcze w dodatku z ogrzewaniem tej nieruchomości. Rozumiemy to? Taka jest, szanowni państwo, w danym momencie w Polsce rzeczywistość, cement jest u nas droższy tak. Jeżeli euro pójdzie chwilowo, no to zobaczymy, wrócimy jak euro zobaczymy po ile będzie cement w Polsce, jak euro pójdzie do góry i porównamy sobie, wejdziemy na ten film i sobie porównamy wtedy 4-3 jak cement euro, żeby cement, żeby cement po 16 groszy miał pójść do góry a po 16 centów do 72 groszy, jak w Polsce, to euro by się musiało umocnić, Szanowni Państwo. Do już Państwu mówię, do 4,50. Musielibyśmy zawalić złotówkę do 4,50, aby nasz cement, chociaż te dwa cementy, najtańszy cement z lerą w, w polskim. <grym> Najtańszy cement z, z francuskiego Leroy Merlin w Polsce w porównaniu do francuskiego Leroy Merlin w Hiszpanii, gdyby miał tyle samo kosztować, to musiałby musieliby zawalić polską złotówkę do 4.50. Lub obniżyć yy, cenę cementu po prostu do 68 groszy, tak, z założeniem, że nie, obni nie podwyższają ceny cementu w Polsce przy zawaleniu polskiego złotego, bo mamy ludzi, którzy uważają, że mamy osłabiać polską złotówkę. Bo wtedy ciężko jest eksportować, gdy jest za mocna, no ale w sytuacji, gdy osłabiamy tę polską złotówkę, to bardzo często podbija się inflację wielu produktów. Jeżeli na przykład podbijamy, no to na przykład oni podwyższą cenę cementu, bo złotówka się osłabiła. Żeby, żeby, nie było, żeby się nie opłacało, jest to. Bo nie mówię, że akurat Lero Merle, ale może dojść. Ja nie mówię, że te cementy, czy Lero Merle. Nie broń mnie Boże, ja nikogo nie oskarżam, ale wtedy dochodzi do takich decyzji, że na przykład trzeba podwyższyć cenę cementu. Nie mówię, że Lero Merle, czy producenci tego cementu, nie, ale będziemy to obserwować. Tak się. Ta Milka została ukarana za bodajże manipulację cenami, czy czymś czekolady, że nie było można, czy nie pozwalali sprzedawać tej czekolady. Nie, nie, nie wiem, czy, nie za, przepraszam, nie, nie chcę mówić, że za manipulację, bo dokładnie nie wiem za co ich ukarali. Ale po serii moich filmów do, na temat ceny czekolady Milka w polskim, we francuskim sklepie Ochon w Polsce i francuskim sklepie Alcampo w Hiszpanii, znaczy części tam, no bo to za słówka będą łapać, prawda? No niestety tak teraz trzeba się wypowiadać i się nie da yy, normalnie komunikować. I po serii moich filmów pokazujących, że polska milka jest droższa. Znaczy, znaczy się nie, no milka w tych sklepach francuskich w Polsce jest droższa niż milka w tych Alcampo w Hiszpanii w części OSHOW. Zwał jak zwał. U nas było po prostu, u nas milka była droższa. No, no i. Wyszło tam, że Milka robiła problemy ze sprzedażą czy z cenami, dokładnie nie wiem. No i zapłaciła gigantyczną karę tam 5 miliardów euro, czy 2 miliardy euro, czy miliard euro, dokładnie nie pamiętam. Coś takiego się stało. I zobaczymy, czy przypadkiem, jeżeli na przykład osłabią złotówkę, czy przypadkiem cena cementu nie wzrośnie w złotówkach, tylko. I w chwili, gdy ta cena cementu wzrośnie, okaże się, że mimo zawalenia polskiego złotego, i tak tego polskiego cementu nie opłaca się eksportować. Bo jedno jest osłabić złotówkę, i wtedy szybciutko cement jest tańszy w Euraskach, i mogłoby się opłacać eksportować cement z Polski, tak jak chcą ultrasi osłabiania polskiego złotego, a może się okazać, że wcale tak nie będzie, bo na przykład sklepy i hurtownie Podwyższą cenę cementu wraz z zawalającą się złotówką, przez co Polak zapłaci więcej w groszach, a eksportować się i tak się nie będzie dało, bo i tak to będzie tyle samo wyrażone w EURASach, mimo zawalonej złotówki. Że wcale ta cena nie będzie niższa, nie? Tak może być, szanowni państwo. Tak więc yy, wszystkie możliwe cementu na drogę, dobrego cementu, szanowni państwo, cementujmy i będziemy sprawdzać. będziemy sprawdzać, bo jest bardzo to interesujące, że Cement w Hiszpanii jest tańszy niż w Polsce, mimo tego, że płaca minimalna w Hiszpanii netto dochodzi do dwóch razy więcej, szanowni państwo, że, że mają dwa razy tańsze kredyty, niższą inflację, nie trzeba gazu tego, tamtego, owego srego. Taka jest w danym momencie rzeczywistość, szanowni państwo. Jak długo będzie się tak działo, że Polacy będą pracować za dwa, trzy razy mniej, a będą płacić Tyle samo, a nawet więcej. W związku per purchasing power parity będą płacić dwa, a nawet trzy razy więcej. Jak długo Polacy w stosunku do swoich wynagrodzeń w tych samych sklepach, w tych samych marketach będą płacić trzy razy więcej, dwa razy więcej od Francuza, Hiszpana, czy też Niemca. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć! Ale na końcu chciałbym powiedzieć, że się bardzo cieszę, że Hiszpanie mogą płacić tak tanio za cenę! Bardzo fajnie! Pozdrawiam, cześć!